Cześć. Niedawno mieliście okazję zobaczyć na naszym kanale zestawienie opon premium, w których m.in. była opona Goodyear Efficient Grip Performance 2 nastawiona na największe zasięgi. W tym odcinku jednak chcielibyśmy Wam przedstawić propozycję Goodyeara nastawioną na nieco mocniejszą, większą przyczepność. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam przybliżyć kilka faktów związanych z marką Goodyear, która powstała w 1898 roku, a więc ma już ponad 125 lat doświadczenia. W roku 1904 wyprodukowali pierwszą na świecie zdejmowaną oponę, tak by już 4 lata później stworzyć oponę do pierwszego seryjnie produkowanego samochodu marki Ford, model T. W roku 1909 stali się pierwszym na świecie producentem opon pneumatycznych do samolotów. I tu mały przeskok, bo rok 1965 przyniósł im niemały prestiż, gdyż pierwszy na świecie pojazd lądowy przekroczył prędkość 965 km na godzinę właśnie na oponach marki Goodyear. Na tym jednak nie zaprzestali i później przyszedł czas we współpracy z NASA na eksplorację Srebrnego Globu, czyli Księżyca. To zadanie utrudniała znaczna różnica temperatur, bowiem, jak wiecie bądź nie, Księżyc nie posiada atmosfery, a więc nie ma tam możliwości akumulacji ciepła i stabilnej temperatury, jak ma to miejsce na Ziemi, a więc temperatury wahają się tam od ponad plus 100 stopni Celsjusza do ponad minus 150 stopni Celsjusza, co, jak można się domyślić, nie ułatwia sprawy, jeżeli chodzi o użytkowanie tam opon. W roku 1971 pierwsze niepneumatyczne opony, eksperymentalne opony Goodyeara XLT, czyli Experimental Loon Tires, wylądowały na Księżycu, gdzie pomogły misji Apollo w transporcie sprzętu, narzędzi oraz worków ze skałą księżycową, którą później wykorzystywano do badań. W 2009 roku, również we współpracy z NASA właśnie, stworzyli Spring Tire, czyli oponę posiadającą, czy tam zbudowaną z aż 800 sprężyn nośnych dla jej sztywności i też wytrzymałości, mająca pomóc dużym pojazdom pokonującym ogromne odległości właśnie na powierzchni Księżyca przemieszczać się bezpieczniej, bez jakiegoś tam narażania misji, właśnie podboju czy tam eksploracji Księżyca, ponieważ ta opona nie będzie się przegrzewała jak zwykła opona. Dzięki tym sprężynom nie ma możliwości przebicia opony, ewentualnie zniszczenia jednej z nich, co jakby nie narazi całej misji na niepowodzenie. Dodatkowo taka opona podczas najechania na jakąś księżycową skałę będzie oddawała później, jak to sprężyna ma w zwyczaju, tą energię, więc taki pojazd dzięki tym oponom będzie mógł właśnie eksplorować najcięższe zakątki Księżyca, czy też w późniejszym czasie może nawet na Ziemi pomóc w jakichś trudnych projektach. Rok 2025 ma właśnie sprawdzić tą wspomnianą oponę, gdzie właśnie na łaziku będzie tam wykonywała swoją misję, która ta wyprawa na Księżyc umożliwi również wykonanie badań nad krzemionką i porównać ją z tymi badaniami na Ziemi do tych w przestrzeni, czy też na Księżycu, co jakby da nam tutaj ziemianom wymierne korzyści w przyszłości. Natomiast no, wracając już na Ziemię, jeszcze tylko trzy fakty. Rok 2001 to jest wyprodukowanie przyjaznej dla środowiska mieszanki na bazie kukurydzy, zwanej Biotret. Rok 2012 to zastosowanie oleju sojowego, który pomógł o 10% zwiększyć żywotność bieżnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa. I w końcu rok 2014 to wykorzystanie popiołu z łusek ryżowych jako alternatywnego źródła krzemionki. Jeżeli już poznaliśmy markę bliżej, możemy przejść do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Zapraszam. A więc opona touringowa Ultra High Performance Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, która we wszystkich rozmiarach od 17 do 22 cali posiada na etykiecie unijnej klasę A, jeżeli chodzi o hamowanie na mokrej nawierzchni. Jest to już dwuletni model, cieszący się niesłabnącą popularnością. Następca
wielokrotnie nagradzanej piątej generacji, stworzona ta opona została po to, aby jakby kontynuować czy tam zachować konkurencyjne osiągi na rynku. Opona ma o milimetr niższy bieżnik w porównaniu do piątej generacji. Tu mamy tych milimetrów 7, w oponie piątej generacji było ich 8. Wpływa to pozytywnie na niemal wszystkie aspekty jazdy, oprócz większego prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska aquaplaningu. Natomiast, aby temu zapobiec, wystarczy po prostu widząc jakąś większą kałużę, czy też na przykład jadąc w ulewnym deszczu, po prostu zwolnić, co raczej jest normalnym zachowaniem, ponieważ no, wtedy mamy też ograniczoną widoczność. Opony Eagle F1 Asymmetric 6, myśląc przyszłościowo, zostały przystosowane do jazdy również w samochodach elektrycznych, dzięki ich niskim oporom toczenia, też bieżnikowi, który sprawia, że opona jest cichsza oraz też daje większą przyczepność. Na wszystkich oponach od 2000 wyprodukowanym po 2024 roku będzie taki znacznik na boku opony. Natomiast nie oznacza to, że opony na przykład z 2023 takiego, jakby takich właściwości nie mają. Mają oczywiście, natomiast jeszcze wtedy nie było to wybijane. Mówiąc o tej oponie, o tej całej przyczepności i jej jakby unikalnym właściwościom, mamy tutaj technologię Dry Contact Plus, czyli opona jakby dostosowuje swój kształt, powierzchnię do aktualnej potrzeby samochodu, czy też właśnie sytuacji na drodze. I tak jadąc na wprost minimalizuje ten odcisk opony dla zachowania jak najmniejszych oporów toczenia. W zakręcie ten odcisk jest poszerzany dla lepszej pewności, stabilności jazdy oraz podobny efekt dzieje się podczas hamowania, kiedy ten odcisk się poszerza, po prostu żeby szybciej wyhamować nasz pojazd. Do tego dochodzi mieszanka z żywicą, która sprawia, że opona niejako dostosowuje się do nawierzchni, a więc ma z nią lepszy mikrokontakt. To jakby pozytywnie wpływa na zachowanie jej na mokrej nawierzchni, czego dowodem jest właśnie klasa A, jeżeli chodzi o właśnie zachowanie na mokrej nawierzchni. Mamy tutaj również, jak widzimy, stosunkowo prosty, gładki wzór bieżnika oraz ścianki bocznej, a to wpływa pozytywnie na pracę tej opony, jakby rozbija to fale dźwiękowe, jakby zapobiegając rezonansowi tych fal, a to wpływa w efekcie na cichszą jej pracę, dla nas daje to większy komfort jazdy. Mamy tutaj też nacięcia ukośne i pofazowane, sprawiające, że opona lepiej trzyma się w zakrętach, ale też ma bardziej równomierny odcisk, większy odcisk jest tej opony, bardziej pełny. Odcisk jest bardziej równomierny, dzięki czemu opona bardziej równomiernie się będzie zużywała, no i też da nam to oczywiście bardzo fajną przyczepność. Opona ta dzięki lżejszej konstrukcji i też właśnie odpowiedniej mieszance daje niższe opory toczenia, dzięki czemu możemy na niej przejechać więcej na jednym tankowaniu czy też ładowaniu. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ona sprawdza się na drodze, w rzeczywistości, w terenie, zapraszam Was do obejrzenia naszych odcinków, gdzie testowaliśmy ją na takich samochodach jak BMW M4, Ford Focus RS czy też Tesla Model 3 razem właśnie z Goodyearem. Była też ona porównywana do opony Michelin Pilot Sport 5, gdzie też Dawid wspominał o tym, jak ta opona świetnie spisuje się w testach, ponieważ za każdym razem znajdowała się ona na najwyższych miejscach, w top 3. Oczywiście oprócz tego na zjawisku aquaplaningu. Natomiast, no, jak wiemy, nie ma opony idealnej, tak? A więc no, podsumowując tutaj wszystko, o czym mówiłem, za marką Goodyear stoją nie tylko puste słowa i nazwy technologii, a oponę Eagle F1 Asymmetric 6 warto było przypomnieć, ponieważ dzięki jej uniwersalności można ją polecić do niemal każdego samochodu i na każde warunki drogowe, oczywiście nie mówiąc o tych zimowych. Na koniec taka ciekawostka, przyniosę tutaj oponę tą samą, tylko że z homologacją. Jak zaraz zobaczycie, homologacja robi ogromną różnicę, bo ta sama opona, w sensie ta sama nazwa, te same indeksy
nie znaczą, że dostaniemy ten sam produkt, o czym za chwilkę się przekonacie. Jak możecie zobaczyć, po mojej lewej stronie jest opona bez homologacji, natomiast po prawej mamy tutaj oponę z homologacją Audi. Jak możecie tutaj zobaczyć na boku, mamy tutaj dopisek, możemy tutaj jakby zauważyć, że są zupełnie inne szerokości środkowych żeber. Mamy też zupełnie inny wzór bieżnika, węższe nacięcia po bokach. Rand ochronny też jest taki, można powiedzieć, bardziej zaokrąglony. To prawdopodobnie, żeby opona była jeszcze bardziej komfortowa, jeżeli chodzi o same oportoczenia, mniejszy hałas. Dlatego no, trzeba mieć na uwadze, że opony homologowane mogą się diametralnie różnić od tych pierwotnych, że tak powiem, modeli. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Zapraszam Was do zakupu opon Goodyear, między innymi na naszym sklepie sklepopon.com. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam udanego dnia, wieczoru i do zobaczenia. Pozdrawiam. Na naszym kanale pojawił się nowy odcinek.